Hej, ja jestem Dominik Don z kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przetestujemy, jak smakują słodycze po zamrożeniu. Będziemy mieli totalnie wszystkie słodycze zamrożone, w tym na przykład twarde pianki marshmallow. Jakiś czas temu na TikToku widziałem filmik, gdzie dziewczyna wkładała żelki, o właśnie takie i właśnie takie, do zamrażarki. Rozniosło się to viralem, poszedł trend i ludzie zaczęli je mrozić i po ich minach wnioskuję, że były lepsze niż normalne. Dlatego dzisiaj to przetestujemy. Ale żeby polecieć grubiej, to mamy tutaj jeszcze inne żelki, napój mogu mogu, moją watę cukrową, pianki marshmallow czy Kinder Bueno i wiele więcej. Jestem mega ciekawy, jak będą smakowały te rzeczy i czy znajdziemy może jakiś produkt, który lepiej smakuje po zamrożeniu niż normalnie. Jestem mega ciekawy. Także nie przedłużajmy i zaczynajmy, bo zaraz mi się to wszystko rozpuści. A wy zostawiajcie oczywiście łapkę w górę i lećcie do Biedronki po moją watę cukrową, ponieważ teraz jest już dostępna w Biedronce za 5,99 mamy smak truskawkowy oraz smak gumy balonowej. Także biegnijcie. No dobra, powiem szczerze, że musimy zacząć chyba od tego, co jest właśnie klasykiem i z czego się wziął w ogóle ten trend, więc zacznijmy sobie od żelków. Mam nadzieję, że to się zmroziło, bo jak dotykam tych rzeczy, to one wcale nie są takie zimne, ale leżały 2 dni w zamrażarce, okej? Okay? Mamy żelka. Ej, co jest? Ludziom na tym TikToku po prostu pękały one w pół. Słychać, że one się łamią trochę, ale nie tak, żeby pękać. One są gibkie. I są cholernie twarde. Dobra, sprawdźmy te. Mamy kolejne i one też są gibkie. Trochę się łamie, ale nie tak jak u nich na TikToku, że to po prostu pękały jak takie zmrożone plastry. No one się normalnie zginają. O! O, ale kwaśne! Okej, jestem trochę zniesmaczony, zostałem oszukany, ponieważ to nie pęka. Może one są za grube? Powiem tak, żelki są dalej pyszne, ale twarde jak cholera. Dobra, przejdźmy sobie do kolejnych żelków, tym razem śmiej żelki jogurtowe! Już mi się głosło. Uwaga, wyjmujemy. Okej, okay, sprawdźmy, czy mogę nimi gibać. Ciężko. Są jak taka plastelina. Patrzcie, one się zmroziły i są wszystkie w jednym. Proszę wstać, co on idzie. Dobra, one są twarde, okej? Okay? Dalej dobre, ale... Można zęby wyłamać. Nie mroźcie tych żelków. Są tak twarde, twardsze niż tamte listki. Zęby mnie bolą. Czas na kolejny produkt i tym razem mamy pianki marshmallow. Oj, wysypałem się. One są miękkie. Czuć, że są lodowate, ale co totalnie nic się z nimi nie stało. Co za skam! Przecież jakbym robił jakiś nielegalny eksperyment, a z drugiej strony to wszystko wychodzi normalnie. Słodyczy nie da się zamrozić. Smakują jak normalne pianki, tyle że są zimne. Sprawdźmy teraz Sour Patch. No, moje ulubione żelki nie mogą mnie zawieść. Muszą być dalej pyszne. A czy będą twarde? O! One pękają! O, czyli to po prostu amerykańskie żelki pękają, polskie nie. Patrzcie na to. Jest żelek. I on normalnie pęka na pół. Wow! Pyszne. Idzie połamać zęby. Ale dzięki temu, że one są zimne, są pyszniejsze. To jest jak landrynka. One wyglądają w środku w ogóle, jakby były totalnie landrynką, takie szklane. Ale dobre. Wow. Ten produkt się super zamroził. Smakuje tak samo jak normalny, albo nawet lepszy trochę. Ale są twarde na łebce. Dobra, mamy taki pieniądz. Myślę, że możecie kojarzyć, też nie wy jesteście za młodzi. Ja kojarzę to ze swojego sklepiku szkolnego. Takie rzeczy były w sklepiku szkolnym. I to nie jest jak Andrut, to jest trochę taki opłatek jakby. I wydaje mi się, że z tym się nie mogło nic stać po zmrożeniu, ale sprawdźmy. Czy nasza zamrażarka działa? To jest ciepłe. To jest naprawdę ciepłe i z tym się nic nie stało, to giba. Nie powinno być takie, że powinno się kruszyć? To jest jak papier, ale jest ciepły. Tak samo bez smaku jak w dzieciństwie. Kto bogatemu zabroni jeść pieniądze? Mamy kolejny produkt i jest to galaretka Sour Patch o smaku niebieskiej maliny. Testowałem je na shortcie, nie zamrożone oczywiście, a tu jest na maksa zamrożone. Uwaga, spróbuję to wycisnąć. Mam tego gluta i oderwał mi się kawałek, więc spróbujemy. To jest lepsze po zamrożeniu niż normalnie. Generalnie to jest taka galaretka, taki glut, ale teraz się zrobiło jak taki slushy. O mój Boże, pyszne. I ma taką śmieszną konsystencję, bo jak ja to dotykam, to jest trochę jak taka gąbka, która się zgina.
To nie jest jak taki wodnisty lód, tylko taki gęsty. To jest lepsze pod mrożeniem niż normalnie. Galaretka totalnie 5 na 5. Sprawdźmy moją watę cukrową. W wacie nic się nie powinno stać, oprócz tego, że może się zrobić twarda. Zastanawiam się, jak to wpłynie na rozpuszczanie się tego cukru w buzi. Wow, moja wata jest niezniszczalna. Co byście z nią nie zrobili? Czy nawet zamrozili na 2 dni? Ona jest dalej puszysta. Idealna. Czuć, że była w lodówce, ale nie, że w zamrażarce. A była w zamrażarce. Nic się nie zmieniło. Co byście z nią nie robili? Oprócz podgrzewania, będzie działać. Przepyszny produkt. Przykleiwa mi się do rąk. Chyba muszą myć ręce. Przechodzimy dalej i tym razem mamy Skittles Smoothies. Specjalnie wybraliśmy tutaj smoothies, ponieważ wiecie, smoothie jest zimne, takie z mrożonych owoców na przykład smoothie. Więc Kasia bardzo chciała, żebyśmy wzięli te Skittles, no i mamy. Więc uwaga, sprawdźmy, jak będą smakowały zamrożone. One są bardzo zimne. One są bardzo zimne, naprawdę. Au, totalnie pękło mi to w buzi. Zrobimy ASMR-y. Nie wiem, czy to było Skittles, czy to był mój ząb. To jest twarde, jest zmrożone, ale jak już przegryziecie, to jest totalnie normalne jak zwykłe Skittles. Lepsze na zimno niż na ciepło. Serio, bo są takie trochę bardziej orzeźwiające. Wow, dobre, takie zimne. Będę mrozić Skittles od dziś. Jak jesteśmy przy Skittles, to przejdźmy do żelków Skittles, które testowałem ostatnio też na shortcie. I one były w takiej konsystencji trochę wodnistej, więc jestem ciekawy, jak one zachowały się pod wpływem zimna. Z tego co widzę, to są dalej miękkie. Są twarde, nie są już tak wodniste jak były, nie da się ich rozdzielić. Okej. Nie zrobiła się z nich skała. Jak się uderza o stół, to jednak są głośne, nie jak takie miękkie żelki. Ale da się je przegryźć. Jakby one są twarde, dopóki ja ich nie zgniotę. Jak je zgniotę, to już są zjadliwe. Ja naprawdę jestem w szoku, ponieważ połowa słodyczy po zamrożeniu na 2 dni, zamrażasz gdzieś minus 20 stopni, nic się z nimi prawie nie stało, oprócz tego, że się schłodziły. Najbardziej jestem w szoku, że pianki marshmallow nie zrobiły się twarde i zastanawiam się, czym to jest spowodowane, bo one są totalnie miękkie. Kasia poddaje w wątpienie moją zamrażarkę. Minus 20. A ty ile masz w zamrażarce? 6 na plusie. Mocne. Sprawdźmy, moi drodzy, teraz Kinder Bueno. Zimne. Okej. Czy będzie bardziej chrupiące? Uwaga. Działa normalnie. Trochę twarde. W środku ten krem zrobił się jak taka mega gęsta masa. Jeżeli chodzi o zewnętrzną czekoladę czy inne rzeczy, to się nic nie zmieniło. Tylko ten krem, który macie w środku, zrobił się na tyle twardy, jak takie lody. Lody Kinder Bueno, oh my god. To jest zdecydowanie produkt, który trzeba mrozić przed zjedzeniem, bo jest o wiele lepszy, jest jak lody Kinder Bueno w czekoladzie. Wow, mega pyszny, wow, boom, wow. Ale to było fajne, ja chcę jeszcze kawałek. Kinder Bueno, przepyszne. I na koniec coś do popicia całego jedzenia, czyli Mogu Mogu, które ma w sobie takie żelki, które są chyba z litchi, ale nie jestem pewien. Nie, kokosowe jednak. Aha, no to mnie oszukali. Kokosowe żelki i on generalnie widzicie jest taki, tutaj jest taki, że nie płynie. I ja jestem ciekawy, jak to będzie smakowało, czy jestem w stanie to w ogóle wybrać łyżeczką. Wydaje mi się, że może być to podobne do tej galaretki z Sour Patch. Powiem wam szczerze, że chciałbym dorwać tego żelka, bo jestem ciekawy, jak ten żelek, który tam pływa, się zachował pod zamrożeniem. Okej, próbujemy. O! Bardzo zimne slushy. Mam wrażenie, że przed zmrożeniem ten napój miał o wiele więcej smaku. Jest o wiele mniej intensywne niż ta galaretka, ale chciałbym dotrzeć do tych kokosowych żelków i spróbować ich. Tu go widzę. O, wyciągam go. Mam tego żelka, zrobił się cały niebieski. Twarde gówno. O fu! Te żelki smakują obleśnie. Jak jecie kurczaka i trafi wam się chrząstka. To jest totalnie to samo. Jeżeli chcecie się napić Mogu Mogu, to na pewno polecam nie w wersji. No, tu ten żelek się rozpuszcza w buzi. Tam jest twardy skurczybyk. No dobrze, moi drodzy, to tyle na dziś. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze jeden odcinek z innymi słodyczami, które zmrożę, albo czy chcecie na przykład odcinek, gdzie będziemy podgrzewać wszystkie słodycze. Bye!